O! Prysnął nas wodą święconą. Judo Robert Lewandowski. O, właśnie tam. Tam będzie mecz Mołdawia-Polska w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024. My, Super Express, już specjalnie dla Was jesteśmy. Tutaj Kiszyniów, Mołdawia, samo centrum, piękna pogoda, upał prawie 30 stopni. Zapraszam Was serdecznie na to, żebyście oglądali nasze materiały z Mołdawii. Będzie ich naprawdę dużo. Chcemy Wam pokazać kulturę, ludzi, chcemy Wam pokazać jedzenie, chcemy Wam pokazać wszystko to, co spotka Was, kiedy przyjedziecie tutaj na mecz do Mołdawii. Także myślę, że to będzie takie danie obowiązkowe dla kibiców reprezentacji Polski. Przemek Ofiara serdecznie Was zapraszać. Idziemy rozpakować walizy, a potem nagrywamy dla Was materiały. Cześć! So what is the most beautiful in Moldova? What do you like? What do you recommend? What I recommend, if you want to see something nice, it's Milești Mici. It's underground cave, the biggest storage in the world, our wine bottle. Oh. It's in record Guinness. Very nice restaurant, which our food. What we need to eat here? Try placenta. Placenta. Not placenta, placinta. Placinta. It's like pie with cheese, pie with potatoes, pie with something. Uh-huh. Mamaliga, which something fish. You can try with the meat, but I think meat is the same, like, but in how make fish in Moldova, it's specific. Oh, prysnął nas wodą święconą. Soccer not popular in Moldova. No. Only wine and meat. Wine, meat. Everything is nice. Do you know Robert Lewandowski? Who is this? Robert Lewandowski, our Polish most famous player. No, I don't know. Football player. So do you know any Polish football player? In Moldova? Mm-hmm. Zidane? Zidane is from France. Zidane? Yeah, not Polish. No, Zidane is from Moldova. You have yours, Zidane. Okay. Who is the other one? Zidane is most famous. Na razie się dowiedzieliśmy tego, że tutaj bardziej lubią wino niż piłkę nożną. To pokrywa się, słuchajcie, w wynikach reprezentacji Mołdawii. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie na boisku. Rozmawiamy sobie dalej z panem, tak się skażę. Okay, thank you very much. Have a nice day. How is thank you in Moldovan? Mulțumesc. 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 No dobrze, zaczynamy już spacer po Mołdawii, po Kiszyniowie. Jest totalnie gorąco, prawie 30 stopni Celsjusza, ale nie o tym. Z czym kojarzy Wam się Mołdawia? No przecież nie z piłką nożną. Mołdawia jest piłkarskim krajem bardzo słabym. Natomiast pewnie Wam również Mołdawia kojarzy się z winem i wcale się nie mylicie. Wino jest tutaj najpopularniejszym trunkiem, co ciekawe, nieuznanym w ogóle za alkohol. Wino jest tutaj normalnie zwykłym napojem. Aż 15% obywateli Mołdawii, a mieszka tutaj 2 miliony ludzi, jest zaangażowanych mniej lub bardziej w produkcję wina. Zresztą tutaj w Kiszyniowie jest największa na świecie piwnica z winami, licząca 100 metrów, czyli pod ziemią jest aż 100 metrów. No dobra, przypadkowo wprowadziłem Was w błąd, pomyliłem się, no ale któż by pomyślał, że te piwnice tutaj mają nie 100 metrów, tylko 100 kilometrów. Matko, ile tam musi być wina? Kolejnym symbolem Kiszyniowa i Mołdawii jest bocian, symbol wina, również szczęścia i zwycięstwa. Legenda głosi, że to bociany ocaliły, uratowały twierdzę w Sorokach. W jaki sposób?
no, w swoich szponach przyniosły obrońcom miasta winorośle, przyniosły grona winogron. Dzięki temu obrońcy mogli się najeść, mieć siłę do walki. Od tej pory bocian jest tutaj wszędzie, na znaczkach pocztowych, nawet na panderolach alkoholu. Jak czytam, Mołdawia produkuje ponad 1,3 miliona hektolitrów wina rocznie i eksportuje ponad 67 milionów butelek rocznie. A to, co doczytałem wcześniej, dowiedziałem się o Mołdawii, no, ma największe na świecie spożycie alkoholu na osobę. No tutaj chodzi nie o inne rodzaje alkoholów, tylko o wino, które, przypominam, jak już mówiłem na początek, nie jest uznane tutaj za alkohol. Tego, co przed chwilą widzieliście, czyli pan ładujący swój telefon na środku ulicy, jest też ciekawostka. Mołdawia, trudno w to uwierzyć, ale ma trzeci najszybszy internet na całym świecie. Słuchajcie, sprawdziliśmy, włożyliśmy tutaj tutejsze karty, bo oczywiście nasz roaming by nas tutaj zjadł i faktycznie jest bardzo szybko, bardzo dobry internet, tylko korzystać. Słuchajcie, cień w tym upale znalazłem pod najważniejszym chyba punktem Kiszyniowa. Jest to Łuk Triumfalny. Skąd i po co on tutaj się wziął? Otóż po wygranej przez Rosjan wojnie z Imperium Osmańskim, z Turkami, postanowiono z łupów, które zdobyto na Turkach, zbudować dzwon, odlać dzwon. Ten dzwon ważył ponad 6 ton. Na początek próbowano go usytuować w tamtym oto soborze. Natomiast okazało się, że dzwon jest po prostu za duży do tego soboru i zaczęto szukać miejsca, w którym mógłby on się znaleźć. Tym miejscem został Łuk Triumfalny, zbudowany tutaj w 1840 roku. Zresztą potem tenże Łuk Triumfalny nazywany był symbolem zwycięstwa Rosjan nad Imperium Osmańskim w wojnie rosyjsko-tureckiej. Ja mam tylko nadzieję, że wtorkowe szachy 20:45 wygra Polska, a nie Mołdawia. No i oby to były szachy błyskawiczne. To chyba ziemniaczana, co? Placenta tu kartofli. Placenta tu kartofli. Placenta z brędzą, prosapata de vache, czyli czymś posypana, nie wiadomo czym. Cebulecz, no to czebórek. Czebóreki to są. Czebóreki są bardzo wielkie, takie tłuste. No dobrze, po tym krótkim spacerze i krótkim pobycie w Mołdawii już mogę mieć kilka rad dla Was, tych, którzy przyjeżdżają tutaj na mecz z Mołdawią do Kiszyniowa. Po pierwsze, na lotnisku wybierzcie troszkę gotówki, bo nie wszędzie tutaj można płacić kartą. Po drugie, z lotniska do miasta można spokojnie dojechać albo taksówką, albo autobusem, ewentualnie aplikacją Yandex. Ubery i Bolty tutaj nie działają, a w samym mieście
jest bardzo dobry i tani internet. Zresztą internet, kartę można kupić spokojnie również na lotnisku. Jest to dość dobrej cenie, bodajże trochę ponad 10 zł, przylicając na złotówki, za to zapłaciliśmy. Co więcej, w samym centrum miasto ładne, czyste, spokojne. Bardzo ładna, gorąca niedziela. Żadnych śladów meczu Mołdawia-Polska, trochę polskich już kibiców. Nic, tylko spacerować i próbować jedzenia. Podobno tutaj są bardzo smaczne, lokalne dania. To się nazywa placyndy, pewnie źle to wymawiam, i mała łyga. Dlatego pewnie zaraz uderzamy do restauracji spróbować tych lokalnych, fajnych, oby smacznych dań. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. To był pierwszy vlog z Kiszyniowa, z Mołdawii. Oczywiście nie ostatni. Ten vlog jest niejako zapowiedzią tego, co tutaj będzie się działo, a będzie działa się z naszej strony nie tylko piłka nożna, ale też wszystko, co wokół piłki nożnej. Przemek Ofiara. Dzięki, do zobaczenia. Idziemy dalej.